Dzień dobry, moi drodzy. To jest najprawdopodobniej piąty dzień miesiąca pod tytułem lipiec i to jest najprawdopodobniej środa, czyli mamy środek tygodnia, a to znaczy, że zrobiliśmy już dwa fantastyczne dni, a możemy zrobić trzy kolejne, znaczy w ogóle to możemy całe życie zrobić kolejne fantastyczne, ale bez względu na to, bo może na przykład ktoś to ogląda w piątek i mówi, czemu on gada, że jest środa, jak jest piątek, to bez względu na to, jaki masz dzień, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, albo w ogóle może jest po końcu świata, chociaż pewnie nie będzie YouTube'a, chociaż ciekawe, czy będzie YouTube. Co ja gadam? Zakrzyknijmy! Good morning, Vietnam! Moi drodzy, czy wy się cieszycie, że się tak spotykamy rano? Na przykład, bo ja się strasznie cieszę. I to jest w ogóle super, że my się tak spotykamy. I że chociaż to jest takie oczywiście wirtualne przez okienko, to i tak mam wrażenie, że nie. Bo, żebyście mieli taką świadomość, staram się zawsze, i czasem mi to idzie z opóźnieniem, ale jakoś tam poprzeglądać te też wasze komentarze, nie? Więc czasem tam wiem, co tam piszecie. Więc ja się w ogóle bardzo cieszę i mam nadzieję, że wy też się cieszycie. Skoro jest środa, no to się cieszmy jeszcze bardziej, bo jest środek tygodnia i to jest równie dobry powód jak każdy inny, żeby się cieszyć. Moi drodzy, zapraszam was do zdania. Dzisiaj będzie zdanie lekko takie brutalne, ale myślę, że w ogóle ważne i potrzebne i stawiające do pionu i ustawiające pewne, no pewne priorytety w życiu i ustawiające, co tam miałem, co ja w ogóle, nie wiem, coś mi się dzisiaj plącze. Zapraszam was serdecznie do zdania, które dzisiaj dla was przygotowałem. Jest wyraźna różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie, przez którą wycieka mózg. Moi drodzy, wiem, zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to zdanie może być troszeczkę brutalne o dziurach w głowie, przez które wycieka mózg, ale uważam, że jest pewnie pewna bardzo, że tak powiem, w punkt trafiona uwaga w tym zdaniu. Zdanie wypowiedział pan James Randi, zaraz tu się oczywiście jakieś odezwą głosy, jak można cytować takiego człowieka, przecież on zazwyczaj jest przeciwko religii i w ogóle mówi, że tam te różne nasze rzeczy to są mity, bajki i tak dalej. Tak, to jest taki człowiek, który zajmuje się, że tak powiem, wyśmiewaniem, ale uważam, że taki bardzo dobry sposób, różnych głupot ludzkich. I oczywiście jest taka część jego wyśmiewania, która mi nie odpowiada, wtedy kiedy się wyśmiewa z różnych rzeczy religijnych, ale on bardzo często obnaża taką całą, no takie kłamstwo i mediów, i myślenia, i nadprzyrodzoności dziwnej, i jakichś dziwnych zjawisk i tak dalej. Dlatego go wziąłem, dlatego że myślę, że taki zdrowy dystans, również od ludzi jakoś może niekoniecznie związanych z Kościołem, może nam się bardzo przydać. Kochani, o co chodzi w tym zdaniu? Bo zdanie jest genialne, zdanie jest po prostu na wskroś katolickie. James mówi tak, że jest oczywiście bardzo potrzebny w życiu otwarty umysł. Ja bym to przełożył na nasz katolicki język tak. Jest potrzebny w głowie katolika ogromna otwartość. I ja przyznam szczerze, nie cierpię po prostu katolików zabetonowanych, nie? Czyli katolików absolutnie pewnych i jasnych co do tego, w co należy wierzyć, którzy mają całą prawdę objawienia, którzy się nigdy w niczym nie mylą i myślą, że posiadali wszystkie rozumy. Nie cierpię takich katoli. I rzeczywiście katolik powinien mieć otwarty umysł, powinien mieć otwarte serce, powinien być otwarty na świat, powinien być otwarty tak naprawdę na mnóstwo rzeczywistości po to, żeby wszędzie szukać dobra, po to, żeby wszędzie szukać Pana Boga, żeby szukać prawdy, żeby szukać w ogóle no, błogosławieństwa, które jest wszędzie obecne. Ale, tak jak mówi ten cytat, jest różnica między otwartością a dziurą w mózgu, z której wycieka mózg. W takim sensie, można być tak otwartym, że znika wszelka prawda, że znika wszelkiego rodzaju, nie wiem, jasne nazywanie dobra i zła, że znika wszelkiego rodzaju, znikają wszelkiego rodzaju zasady, że znikają, nie wiem, przykazania i tak dalej. Czyli jest otwartość i otwartość, moi drodzy. I tak jak mówiłem, otwartość w życiu katolika jest strasznie potrzebna i ja nie cierpię zamkniętych katolików. Ale jest też taka otwartość, która jest po prostu taką degrengoladą, która jest takim rozmyciem się, że już nic nie zostaje. I oczywiście zawsze jest pytanie, gdzie jest ta granica? Gdzie jest ta granica do otwartości? Gdzie jest ta granica, gdzie już zaczynamy właśnie pływać tak naprawdę w rzeczywistości, jak w jakiejś zupie po prostu, gdzie już nie ma żadnych wartości, nie ma prawdy, nie ma dobra, gdzie wszystko jest tak samo ważne, gdzie każde zdanie ma takie samo prawo bytu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dla mnie te kryteria są bardzo proste. Ewangelia jest tym kryterium. Czyli nieustannie się pytam, czy to, co myślę, to, co nazywam dobrym albo złem, to, co nazywam prawdą, pięknem, to czy to jest zgodne z Ewangelią? Jeżeli coś z tych rzeczy Ewangelia nazywa grzechem, złem, nazywa odstępstwem od Pana Boga, to wtedy tu jest właśnie ten koniec otwartości. I kochani, tą granicą nie są tradycje, nie są zwyczaje, tylko jest Ewangelia. I oczywiście, że ona jest zawsze czytana w Kościele, który jest związany z tradycją, to jasne, bo ta tradycja nas nauczyła, jak pewne rzeczy rozumieć. Ale sednem zawsze musi być Ewangelia i powrót do niej.
I kochani, to jest w ogóle strasznie ważne we wszystkim. Jak czasem macie takie zamieszanie w życiu, nie wiecie co dobre, a co złe, świat mówi jedno, Kościół mówi drugie, wasi znajomi mówią jedno, wy macie w sumieniu przekonanie o czymś innym. Kochani, światem dla nas zawsze musi być Ewangelia. Ona zawsze oczywiście jest czytana w Kościele, czytana jest wspólnie, nie czytamy jej w pojedynkę. To jest jasne, bo każdy potrafi różne głupoty z tej Ewangelii powyciągać, również ja. Dlatego czytamy ją razem, ale to ona jest tym światłem. Kochani, to jest, myślę, bardzo ważne zdanie dla nas. Ono mnie osobiście jakby tak do pionu stawia, w sensie. Jednocześnie mnie zachęca, Adaś, nie zamykaj się, nie bądź przekonany, że już pozjadałeś wszystkie rozumy i twoje patrzenie na wszystkie rzeczywistości świata, również te kościelne, to jest po prostu jedyne słuszne patrzenie, jakie tylko istnieje. Ale z drugiej strony ona też mówi, nie bądź otwarty głupio, nie bądź otwarty w taki sposób, że już tracisz z oczu tak naprawdę Pana Jezusa i Ewangelię. Pomyślcie, czy to zdanie was, no właśnie, w jakiś sposób może ustawiać i prowadzić. Coś tam krzyczą na dole, więc pewnie trzeba kończyć. Kochani, to na dzisiaj. Otwartość, ale otwartość mądra. Otwartość, ale taka otwartość, która nie jest po prostu bezmózgowiem, no bo to donikąd nie prowadzi. Więc bądźmy mądrze otwarci. Dobrze. Tam na dole są jacyś chyba ci, tam są Grecy chyba, w sensie ta druga część, jedna z wielu części, która zajmuje się tym kościołem, a oni zazwyczaj dosyć krzyczą. Oni tak mają. W sensie nie to, że coś złego się dzieje, tylko oni tak mają, że tak mówią. Nie wiem, czy wy w ogóle to słyszycie, ale patrzę na ten, na dyktafon, czy tam widać, że słyszycie. Chyba słyszycie. Dobra. Kochani, to byłoby tyle na dzisiaj. Zachęcam do mądrej otwartości, a my widzimy się jutro w kolejnym naszym spotkaniu, w kolejnym cytacie i w robieniu kolejnego fantastycznego dnia. To tyle. Pozdrawiam, ściskam, błogosławię i mam nadzieję do zobaczenia dzisiaj wieczorem we vlogu i jutro o 6 rano w kolejnym odcinku. Z Bogiem, pa!